Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Moi drodzy, muszę sobie odpocząć od tych wszystkich wyzwań. Naprawdę bardzo dużo razy próbowałem wygrać Mini Cooperem. I wiecie co? Kilka razy, bo już naprawdę bardzo, bardzo blisko. I jestem z tego mega zadowolony, że nawet ze 3 albo 4 razy byłem drugi, walcząc z takimi samochodami jak Lamborghini Aventador, czy jakiś Quartz Regalia, czy jakiś Jeep, czy jakiś taki samochód totalnie offroadowy albo z 10 poziomu. I powiem wam, że wbrew pozorom, wygrać Mini Cooperem nie jest tak trudno, jak się nam wszystkim wydaje, bo często było tak, że od wygranej dzieliły mnie dosłownie jakieś tam metry. Więc wygraną da się oczywiście osiągnąć Mini Cooperem. Zresztą wysyłaliście mi wiele zdjęć o tym, że wam już się udało wygrać. No was jest dużo więcej i częściej się u was zdarzy, że wy wygracie. Natomiast mi się jeszcze ani razu nie udało. A myślę, że to jest fantastyczny achievement, fantastyczne osiągnięcie dla kogoś, kto gra dużo w Fordze i chciałby wyciągnąć z tej gry najwięcej jak się da. Myślę, że to osiągnięcie muszę sobie wpisać do mojego portfolio, zdecydowanie. Dlaczego nie jest trudno? No bo ja właśnie sobie tak grałem jakby bez większego rozeznania. Najpierw grałem sobie na zasadzie, że się chowam przez cały mecz w jednym miejscu. Potem grałem sobie, że się ze wszystkimi ścigałem, kto chciał się ze mną ścigać, tym Mini Cooperem. I często udawało mi się nawet wygrać z graczami, którzy mieli 5 poziom. Jakby dużo zależy od tego, na jakich graczy trafisz, nie? Najgorsi są ci, co są na końcu, bo oni przeważnie są najlepsi, bo po prostu przetrwali do tego samego końca. Ale nie zawsze się tak zdarza i wtedy właśnie wchodzi taki Mini Cooper do akcji, który jadąc sobie 200 na godzinę prędkością maksymalną, rozpędzając się do tej prędkości maksymalnej w 15 minut, jest w stanie wygrać ze słabszym graczem na ostatecznym pojedynku. I to jest niesamowite, no nie? Także tak, jak najbardziej jest to możliwe i moja strategia jest generalnie taka, żeby mieć jak najwięcej tych szans na wygraną Mini Cooperem, to trzeba po prostu gdzieś się skitrać, bo jakby są największe szanse wtedy, że się wygra, nie? Bo jak będziemy ze wszystkimi walczyć, to często jest tak, że ktoś ma jakieś Audi RS6 i nas pokona, albo ktoś nas sam gdzieś zauważy, jak się z kimś innym ścigamy, zobaczy, o Mini Cooper, dobra, jedziemy za nim. I pyk, i potem od razu, jak skończysz pojedynek, to cię wyzywa od razu i przegrywasz z nim, nie? Jakby, będąc Mini Cooperem na trybie Fortnite, jesteś smakowitym kąskiem dla innych graczy, bo łatwo cię jest pokonać teoretycznie, ale wielokrotnie też udało mi się pokonać graczy z lepszymi samochodami, bo po prostu byli jakoś tam słabi, nie? Natomiast jak trafisz na jakiegoś dobrego gracza i masz miniacza tylko, no to ciężko. A dzisiaj tak z ciekawości zaczniemy sobie od tej ostatniej miejscówki, czy to żeśmy sobie ogarnęli tutaj. I zobaczcie, już na samym starcie jest furka. No nie jest to może najlepsza fura na świecie, ale jest trzeciego poziomu i jest to Lancer, no ładny Lancer, proszę bardzo. Ktoś już Urusa zgarnął, proszę. No nie, to jest niedobrze, no jak ktoś Urusa zgarnia, znaczy, że mecz będzie trudny. Bez żadnych wyzwań teraz normalnie sobie gramy, zbieram autka, walczę z innymi. Jedziemy tą miejscówką, czyli tutaj wzdłuż rzeki, gdzie jest bardzo dużo punktów, gdzie się spawnują dropy. I proszę bardzo, zaraz przy wodospadzie jest już następny dropik, ktoś do niego chyba się zbliża, bo widzę na mapie, że się tam zbliża. Nie wiadomo, jaki to będzie samochód. Ach, trochę wolniejszy chyba od mojego, no nie? Traktor. Chociaż traktor, już wielokrotnie też się przekonaliśmy, że wcale taki zły to on nie jest. Jak tutaj nie macie żadnego samochodu, to sobie śmigajcie, pyk, tutaj na drugą stronę rzeki. Czasami jeszcze tam na dole, jak się zjedzie, to można coś znaleźć. Ale jedziecie sobie tu na drugą stronę rzeki i czasami tutaj też się coś zdarzy. Tam przy lesie, albo gdzieś tutaj na wprost, albo przy tym budynku często można też spotkać. Znaczy często, to jest wszystko bardzo takie losowe, nie? Raz jest, raz nie ma. Ale generalnie można trafić i tutaj widzieliście, od razu zgarnąłem sobie furkę, więc jak nie jestem pewny co do tego, czy znajdę jakiś fajny drop, czy nie, no to sobie jadę tutaj i w miarę szybko można znaleźć, nie? Przeważnie zaczynałem od takich miejsc, popatrzymy sobie dzisiaj różne miejsca, patrzymy sobie też i miasto, zobaczymy jak mi pójdzie tam szukanie samochodu, bo z kolei w mieście trzeba tak bardziej na słuch, bo czasami za linią budynków znajduje się jakiś dropik
i musisz go wysłuchać. Jak sam, jak z określonej strony leci muzyka, to znaczy, że warto w tą stronę pojechać, żeby no, po prostu zgarnąć autko, nie? Bardzo dużo osób tutaj w pojedynku widzę. A wracając do tej filozofii ścigania się Mini Cooperem, to opcja wygląda zupełnie normalnie. Trzeba mieć po prostu skilla i nauczyć się jeździć Mini Cooperem, bo ten Mini Cooper, z niego można wykrzesać dużo jakby soków. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby nie cisnąć mu za dużo gazu, na przykład przy starcie. Zwłaszcza jak się nie ma włączone, jak się ma wyłączoną kontrolę trakcji. O ty kurde, znowu. O, ktoś tutaj w lesie jest. Jak ma się wyłączoną kontrolę trakcji, to trzeba mu tego gazu dawkować tak spokojnie, bo on potrafi bardzo łatwo wejść w poślizg, nie? Te kołka malutkie. No i wtedy lepiej się, znacznie lepiej się przyspiesza, jak się dozuje ten gaz. A ja nie wiem, czy gdzie oni tutaj są? W ogóle w tej części mapy nigdy nie pojadę. Nie podjadę tutaj chyba. Dawaj, dawaj, dawaj. I po temacie. Musiałem strzelić ze sprzęgła. No i co? O dobra, ktoś na dole tu jest. Jakaś fajna fura, dawaj go. Dobra, zobaczmy na mapę szybko. Okej. Okay. Będziemy jechać w tą stronę, cofamy. Gościu mi teraz wyzwie na pojedynek. Gazu, gazu, gazu. Raptor! Co on robi? Czemu stoi? Czekaj, tu pojedziemy, nie? Polną drogą. Będzie skrócik. I ścigamy się. Raptor! Raptor! Dawaj, ty gdzie on? I dopiero, o ja, ten Lancer chyba szybki jest, co? Tu mamy jakiś dropik, zobaczcie. Tu mówiłem, że gdzieś tutaj przy linii drzew można też poszukać, nie? Jak tam nie znajdziecie. Ale generalnie słabizna trochę tutaj wypadła, nie? Nic nadzwyczajnego. No teraz sobie uderzymy na drogę. Ale fajnie idzie, kurczę. Tak, i jeśli chodzi o ściganie się Mini Cooperem, no to ważny jest ten skill. Jak na przykład ktoś na nas jedzie i chce się z nami ścigać, to warto być tym Mini Cooperem skierowanym jakby już do środka strefy i warto znajdować się na jakimś wzgórzu, żeby szybko zyskać tę prędkość maksymalną, nie? Ale to chyba każdym samochodem. No, w przypadku Mini Coopera to cierpimy troszeczkę na brak przyspieszenia i warto, no warto jednak troszeczkę różnych taktyk zastosować. Jak mamy bardzo dobry samochód, to on dużo wybacza, no nie, ale Mini Cooper jest jednak bezlitosny i tam trzeba się bardzo postarać. Dobra, co my mamy tutaj za autko? Mamy Gulfa. Cieszycie się na Gulfa? Ja się cieszę. Napęd na 4 koła, uwierzycie w kolbie, zrobili tutaj. Dobra, pojedziemy sobie tamą. Poszukamy jakichś ziomeczków. No, mijaliśmy dropik, ale ja już mam lepszego golfika, także nie będziemy tam cisnąć. Oho, tutaj kogoś mamy. Będziemy jechać do środka strefy, super. I już go na pojedynek, już go, dawaj, 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 póki gorący, póki gorący. Mini Cooper to nie. Za wysoki poziom na Mini Coopera, ech. A już chciałem z nim pojeździć, cholera. Czekaj, czekaj, bo tu ktoś skończył. Tu ktoś chyba skończył pojedynek przed chwilą. Ale nie, on chyba był tym przegrańcem, dobra. A co to się tu dzieje? Sup, homie? Pik, Volvo, pięknie, jedziemy, Volvo może być. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. To niedobrze. No tam jest granica strefy. Dawaj, 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 golf. Gościu się chyba nie zorientował jeszcze, co się dzieje, także... Albo się gdzieś rozbił drzewo, nie wiem. W każdym razie może uda się go dogonić. Aha, dobrze. Plus jest taki, że będzie po drugiej stronie. Także może uda się tutaj łatwo skrócić. Okej, okay, koło kopalni. Pojedziemy sobie tutaj. Uwaga, wyskok, wyskok. Byk, ekstra. A gość lepiej pojechał przez tą wyrwę tutaj. Ja pojadę przez las kopalnią, koło kopalni. Ty, ale szybki jest gościu. Tak na początku się zamotał, to myślałem, że będzie łatwo. A teraz zobacz, jak wyrwał. Lepiej przez ten dołek pojechał tam. Rozwalił się gdzieś tu chyba na podjeździe, nie wiem. Zniknął z mapy na chwilę. Dawaj, Lucek. Kurde, ale ciśnie tym wolwiakiem. Pierdzielony. Może jeszcze jakoś to będzie. Próbujemy, próbujemy. Byleby na kopalnię się nie wbić. Gościu chyba na kopalnię pojechał. Ale też ładnie skrócił. Oj, chyba źle pojechałem. Mogłem pojechać tam. Ach, ha, ha, ha.
cholerne kamienie. Nie, zawracam. Co teraz zrobić? Czekaj, jeszcze zdążę chyba zawrócić. Masakra, źle pojechałem tutaj. O rany, co teraz? Oby się udało, dawaj golfina. Jedynka, szybko, hamuj, rzesz, zwalniaj. Jedź do przodu. Rób cokolwiek. Rób magię, no. Pokaż swoją moc. Dawaj, do góry. Szybko, bo nie wiem, czy wyrobię. Mogę od razu tu pojechać, już bym wygrał. Dawaj, jeszcze nie wszystko stracone. O nie, już tam jest gościu. I teraz zaczynamy sobie od miasta i to jest bardzo ważne, żeby się trochę wsłuchiwać w to, co się dzieje tutaj dookoła i szukać dropów. Ale też istotne jest to, żeby w ogóle poznać miasto, bo tutaj bardzo często można wtopić, nie? Pisaliście mi w komentarzach, że jak jesteście w mieście, no to od razu, znaczy, nie jedziecie na intuicję, tylko raczej zwracacie uwagę na GPS-a. I myślę, że to jest dobre podejście. Wiecie, jak się robi pojedynki, no nie? Jak się z kimś walczy. Warto patrzeć tego GPS-a. I to jest prawda, chociaż czasami są takie skróty, niewiele ich jest, ale są takie skróty, które potrafią ci sporo czasu zaoszczędzić. Patrzcie, gdzie dropa znalazłem. Tam na samej górze. W mieście trochę pojeździłem, nic nie znalazłem na razie, może tam jeszcze wrócimy i zobaczymy. Na samej górze, na szczycie góry znalazłem dropik. Nie wiem, co to będzie, ale coś czuję, że coś słabego. Chociaż no, ej, umówmy się, tutaj powinien być zawsze dobry jakiś dropik. Jest! Subaru! 6. poziom! Tylko żeby mi ten gnojek tam podjechał. Muszę tak... takie serpentynki robić, żeby dał radę. Dawaj, zgarniamy. Jezu! Ej, to jest naprawdę trudne, żeby tu w ogóle podjechać tym autem. Dobra, mamy go. Subaru, proszę bardzo, zgarnięte. Na szczęście o strefę nie muszę się zbytnio martwić, bo jestem cały czas w strefie. Chociaż zaraz pojawi się nowa. Ty, ale słyszę następnego dropa gdzieś w okolicy. O! To jest ta Supra, dobra, tego to nie chcemy. Kolejne utrudnienie, jeśli chodzi o zgarnianie dropów z tej góry, to jest zjazd z tej góry. Bo zjechać z niej jest niekiedy trudno, zwłaszcza jak zgarniemy jakiś samochód, który na offroad totalnie się nie nadaje. Patrz, jak fajnie wyskoczyłem. Może dolecę? O, zatrzymałem się na kamieniu, szkoda. Ktoś do mnie podjechał! O nie! Uciekaj! Ktoś się zaczaił tu na mnie, zobacz. To Caudi? Nie. Jak ucieka teraz, chodź! Jedziemy, dobra, i teraz miasto. I co, polegamy na GPS-ie, nie? Polegamy na GPS-ie, ale patrzcie, tutaj jeśli chodzi o GPS-a, można sobie skrócić chyba tu gdzieś. Czy nie bardzo? A no można. Gościu pojechał za mną. Dobra, i co? Patrzymy na GPS-a, nie? To jest istotne. A czy na pewno? Poczekaj. Tak, tylko i wyłącznie GPS. Uć się, źle pojechałem. Za szybko trochę. O nie. Ale gość jedzie za mną, ty, jak ślepa kura. Ale nie, nawet nie jest tak źle. Tu jest, oj, tu jest jakiś dropik, nie widziałem go. Nic specjalnego. Typo gdzieś tam sobie skrócił, co on robi? Chłopie, według GPS-u trzeba. Powiedział ziomek, który dopiero co, wiesz, olał GPS, nie? Pies, GPS. Kurczę, szkoda, fajna ta Subarka. Dobra, bo nie dojadę. No i gitarka. Ale patrzcie, jak się rzucił na mnie, widział, że jestem w potrzasku, nie? Nie mogłem wycofać, no ale od razu go dawaj, kurczę. Alfa Romero. To jest fajny samochodzik. I słuchajcie, takie małe główienko zrobili też tutaj z napędem na 4 kuła. I to jest naprawdę szybkie auto. Ta Alfa. Nie wierzycie mi? Naprawdę, ja już nią tutaj sporo różnych fajnych rzeczy porobiłem.
Dobra, jak strefa. Dalej miasto, także gdzieś tutaj się będzie w okolicy chyba kończyć. Jedziemy szukać kogoś. O, tu w parku mamy jakiś dropik. Kurde, to nie można tego rozwalić? W GTA można było. Co to jest? Po co tu zajeżdżałem? Audi dobre by było, ale nie teraz, na początek spoko, ale teraz to już za późno. O, tu jest coś kolejnego. Może warto gdzieś tutaj w okolicy tego parku się dropić, jeśli chodzi o miasto. Żeby zaczynać. O, a, fajnie, fajnie, podoba mi się. Dobra, widziałem tutaj jakiegoś walecznego ziomeczka. I jeśli chodzi o miasto, to to jest też dobra opcja, żeby chować się przed innymi autami Mini Cooperem. Dlatego, że tutaj można jeździć wokół tych budynków i uciekać przed kimś, nie? Jesteś taki nieuchwytny wtedy. Dobra, kogo my tu mamy? Ktoś tam jakąś limuzyną, jakimś Jaguarem? Nie wiem, czym on tam śmiga. Co to to jest? Supra? Nie gadaj, że Supra. Do przodu jedź! Jezu! Jedynka mi się nie wbiła, cały czas wsteczny miałem. Jezus. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja? Okej, okay, jedziemy, chodź, chodź. Chodź, ja nie umiem jeździć. Easy win będzie dla ciebie. Okej. Okay. I dwójeczka, ręczny! Drift! Woo! Się ludzie zebrali na te dropy? Jak mrówki na szyszki. Czekaj, bo tu trzeba jakoś dziwnie pojechać. No! Jakoś dziwacznie jest. Powiem, że to Supra wcale nie tak źle jedzie. Ja pojadę według GPS-u, bo tutaj w mieście to różnie bywa. Nie! Nie! O Boże, o, chciałem tak fajnie ślizgiem, nie udało się, to nie Subaru niestety. W ogóle fajne takie małe autko, nie? Goni mnie ta Supra, 1000 kunia. Ty, to może na wprost? Aha, patrz. Widziałeś? O kurde, ale, ale podskakuje mi fura. Ale plus jest taki, że Supra tak samo ma jak ja. O, widzicie, i tam można było skrócić. Ja nie byłem pewny, bo widzisz, jeden płotek się da rozwalić, drugi już nie bardzo. Dobra, ósmy poziom, nie jest źle. Supra pokonałem, 1000 koni. No ale najlepsza jazda na świecie to zdecydowanie nie była. Dobra, co mam? A, Nissan. No dobra, spróbujmy. Już tutaj ktoś się do mnie garnie. Gdzie ono jest? Tutaj. Nie, Mini Cooper, zjeżdżaj mi stąd. Chłopie. Chociaż myślę, żeby mnie porobił na offroadzie. Tego GTR-ka. Lekko. Dobra, co my tutaj mamy? A, my już mamy koniec... koniec meczu zaraz. Ten Mini Cooper on chce walczyć ze mną. Gość się tu rozwalił o budynek. Ej, ty poza mną jedzie chyba tym Mini Cooperem, chce się ścigać. Ale nie wyrobił na zakręcie. Dobra, ja poczekam, co on wykombinuje. Może będzie easy win. Nie wiem, co on robi. Au! Co jest? Co ty robisz? Gościu. Ja nie chcę się z tobą ścigać. Masz to słaby samochód. Nie chcę, nie będę się z tą ścigał, boy. Uciekam od ciebie, pa. Ej, muszę szybko kogoś znaleźć do ścigania się. Tylko nie Mini Coopera, no coś, chociaż trzeci poziom. O, tam ktoś jechał i pewnie on tego Mini Coopera weźmie na pojedynek. No a jak? Ma dziewiąty poziom i zaatakuje, no bo co, easy win, nie? Ty się da nawet... O, oczywiście, że go wyzwał na pojedynek. Ech. Zobacz, i co on taki biedak ma zrobić? Ja go doskonale rozumiem, ja go doskonale rozumiem. I wiecie co, pojadę za tamtym typem i go ukaram. O, czekaj, bo tutaj będzie strefa dalej. Siedemnastu graczy, teraz będzie ostatnia strefa. Mam minutę, żeby tamtego wyprzedzić chyba. Okej, okay. Dziwne miejsce na... pojedynek GTR-em, tam będzie pewnie na offroadzie. Koniec pojedynku, niedobrze, nie wiem, czy tamten typek jeździ.
Ja go idę łapać, ty. Nie zna tego skrótu, okej, może będzie łatwo go pokonać. Co on tu ma? Ty, on ma... Audicą wyzwał Mini Coopera, proszę cię! Proszę cię! Ale wstyd! Ale wstyd! Dobra. Będziemy zawracać, nie? Ja znam ten temat. Ty dziadu. GTR-ką tak jak ten... No dobra, spróbujmy. Gdzie on jest? Kurde, skubaniec. Chcę go pomścić, tego Mini Cooperka. O Boże! Tak, tak, chodź. O nie, krzaki! O, patrz. Pana to. To będzie zajebiste. Zobacz. On nie za tego skrótu tutaj. Ja trochę znam. Z poprzedniego pojedynku. Pyk. Patrz. Patrz, co się dzieje. Zobacz. Jest, dawaj, pomścimy go. Nie ma walki z Mini Cooperem takim dobrym autem. Nie ma opcji. Zobacz. I tutaj był ten skrócik fajny. Jest! Kurczę, a jeszcze do wody wpadłem, to już myślałem, że będzie koniec. O nie. Nie! Ała! Słuchajcie, to był epic fail. Ja dziękuję. Gościu mnie porobił. Nawet nie wiedział, że mnie porobił. Więcej szczęścia niż rozumu. A ja chciałem pomścić tego Mini Coopera za wszelką cenę, no. Chciałem. Gdzie RS... Co to było? RS6 jakieś tam z 6 czy 7 poziomu i Mini Coopera wyzywać na pojedynek. No jak? To tak się nie robi. O rany, ale to był zajebisty pojedynek. I jeszcze ten skrót. Ten skrót jest piękny, to można tyle czasu zyskać, a gościu nie wiedział, co się stało, on myślał, że ja przez budynki przeleciałem. Widziałem, jak jechał w tamtą stronę, że on tego skrótu nie zna, nie? Że można przez te barierki przelecieć. Piękne to było, piękne, no przegrałem, ale... Ale kurczę, i tak mi się podobało. Wjechałem w jakieś tam krzaczory. GTR w ogóle fajnie się spisał, tylko wiecie dlaczego tak szybko przegrałem? Dlatego, że jakby strefa doszła do tej ostatecznej i w tym momencie jakby szybko się umiera poza strefą, nie? W tym momencie ona dotknęła tego ostatniego kręgu i mi ten pasek, wiesz, przegranej szybko się napełnił. No i masz. I takie są konsekwencje tego. Ej, patrzcie na to! What? 11 graczy na sesji! Dawaj robimy wyzwanie Mini Cooperem. Dawaj robimy wyzwanie Mini Cooperem. 11 graczy. Ej, taka mała sesja mi się jeszcze chyba nigdy nie zdarzyła. Chyba, że jeszcze część osób dobija, nie wiem. Ale ja zostaję przy Mini Coopie. Zobacz, czy mi się to uda. Ej, 11 graczy, to już praktycznie koniec meczu. Będę musiał się gdzieś kitrać w krzaczorach, a w ogóle to już do strefy trzeba jechać. Bo będzie kaplica zaraz. Nie, dobra, strefa blisko jest. Dawaj robimy to wyzwanie Mini Cooperem. Zaraz to ogarniemy, mówię wam. Nie no, to trzeba mieć i tak niezłego farta. O, już mnie ktoś wyhaczył, zobacz. Już ktoś w moją stronę jedzie. Nie, to trzeba uważać, trzeba uważać. Gdzieś skitram w krzaczorach i poczekam do... Wow! I poczekam do końca mecza. Poczekam do końca mecza. Ucieknę od jakichkolwiek graczy. O, już mnie, już zobacz, już jedzie. Dawaj go, dawaj, Mini Cooper. Szybka wygra. Wyleciał. O Boże. Dobra, teraz się gdzieś przed nim schować. 11 graczy, to jest... Słuchajcie, ja grałem o zupełnie normalnej porze. Grałem o godzinie 4, 3 rano. I było 40 graczy. A teraz gram o... w biały dzień, nie? Prawie nikogo nie ma. Ej, dogania mnie ten Raptor. On jest jednak ciężki, to przez te wszystkie murki, to wiesz, przedostaje się przy... Ja bym go pokonał. Gdzie jesteśmy, no tutaj w tym... Dobra, o, tutaj mocno zwolnię. Patrz, wyjechał prosto.
Nie trafił we mnie. Ale ty, on zapiernicza. Dobra, wyzywa mnie na pojedynek. Muszę z nim wygrać, słuchajcie, 11 graczy, tak jeszcze nigdy nie było chyba. Musimy wrócić na drogę. Chyba. Dobra, wydostałem się szybciej z drzew niż on. Patrz. Na razie jestem przed nim. Na prostej drodze jestem prawie tak samo szybki jak on. Jeśli chodzi o osiągi auta, poważnie. Pojechał offroadem. Dobrze. Dobra nasza. Pojechał offroadem. A, bo tutaj mamy... dobra, to jednak dobrze pojechał. Cholera, jasna. Ja nie spojrzałem dalej. Cyk, ninja między drzewami. Cholera. Niedobrze jest, jednak jest niedobrze. On to lepiej rozkminił. Ja nie widziałem dalej, jak droga przebiega. Cholera, nie. Nie. 10 graczy mogłem wygrać z tym Mini Cooperem. Ała! Ej, rozwalił się. Jezu, jeszcze taki słabiak! Boże, ci co chwilę rozwalał gdzieś! No ale co, jednak okazał się lepszy w znajomości mapki i pojechał dołem, a ja pojechałem pod górę, mimo że miałem nad nim przewagę, nie? Mogłem normalnie pojechać tak jak on, kawałek tym offroadem. Jeszcze z niego śmiałem, żebym pojechał tym offroadem. Ale patrzę dalej na mapkę, że to tak skręca dramatycznie, no i... No i masz. Jeszcze przegrana tym GTR-em w tym mieście. No, ech. No ale to tak jest, no. To jest totalna losowość. Taki niefart możecie w każdej chwili spotkać. Tutaj akurat była duża moja wina, bo nie spojrzałem dalej na mapkę i nie patrzyłem, jak przebiega ten tor, nie? A to jest, widzicie, kluczowe, żeby sobie szybko pyk mapkę otworzyć, zobaczyć, gdzie będziemy jechać i jak można sobie skrócić, nie? Bo korzystając tylko z tej małej mapki, to nie wiemy, co będzie za moment, nie? Nie wiemy, co się wydarzy. I kurde, dzisiaj najbardziej mnie boli to, że było tam 11 graczy, no. To były idealne warunki, żeby wygrać Mini Cooperem. Następny mecz i 50 graczy, no kurde. Jak to tak może być? No tak fajnie ma. O kurde, jeździłem przez całą mapę prawie. Ale warto było. Znalazłem RS6 od razu po Mini Cooperze. Co? Ej, spoczko. Ale jeździłem dosłownie po całej mapie. Nigdzie żadnego dropu nie było. Nigdzie. Musiałem uciekać przed ludźmi, którzy gonili mnie samochodami z czwartej klasy, żeby mnie nie złapali w tym Mini Cooperze. O kurde, ale sporo graczy mi tutaj wbiło. 50 osób. Już 38. Czekaj, bo tutaj jeszcze jakiś dropik, zobacz. A normalnie jeździłem przez całą mapę. Mam wrażenie, że w okolicy miasta jest teraz najwięcej dropów. Ty, ale patrz, może byśmy sobie trochę więcej podziałali. O, tutaj ktoś jedzie. Łup! Ty. Co? Nie złapało go. Jakiś lagi ma gościu chyba. Co on robi? Gdzie on jest? Tutaj. Ty. O, mam go. Jedziemy. Come on, boy! Man, boy! What? What? Oh. Ej, gościu, nie działa! Nie można go wyzwać na pojedynek. I to jest dobra opcja, żeby wygrać Mini Cooperem, nie? Lagujesz sobie po prostu internet. Nikt cię nie może wyzwać. Patrzcie, znowu na tej górze jest jakiś dropik. Na samej górze, na samym szczycie. Tu jest jakiś za dobry gościu w tym ciągniku. Ale cisnął. Ej, ale ładnie tak, normalnie się zmieścił w drogę. W powietrzu sobie jechał.
Chyba przegrał. Nie, wygrał. O, wygrał. Dobra. Ale kurde, trzeci poziom. Trochę słabo, nie? O, ktoś tam jedzie. Jedzie tam jakiś boy. Nie, z tobą nie chcę, co ty tutaj? Spaduwa, nie chcę z tobą jechać. Boże, on się chce ściga! Co tu się dzieje? Dobra, chodź. Jeszcze przegram z tą lunchą, tyle będzie, nie? Ej, ło! Ja widzę, że tutaj ludzie grają teamowo, drużynowo. Spychają się. Dobra. Chyba według GPS-a, nie? Nie ma co ryzykować. Chociaż tamten ziom Bell pojechał gdzieś prosto. Może ma jakąś taktykę czy coś. W górę pojechał. A nie spojrzałem na dużą mapę, to jest trochę błąd, nie? W niektórych momentach. A tu mnie się ciężko przewidzieć. No dobra, ja jestem na razie na przodzie. No to jest jednak w większości przypadków dobra opcja, żeby według GPS-a, nie? Chyba, że jest się na skrajach miasta, no to wtedy warto znać jednak te skróty. Dobra, mamy. I co, zmieniamy na 8 poziom, także nie jest źle. Oby nie GTR, oby nie GTR. Już nie chcę dzisiaj GTR-a, uwierzcie mi. Oby nie GTR. Aha. Tak sobie. Za mną coś jest, było. Gdzie to jest? Tu. Jedziemy. O co tu chodzi? Jak przyciął na ręczny. Patrz, blokuje mnie. Dobra, ja chyba wiem w skróty tutaj. Zrobimy ten sam skrót co wcześniej. Nie wiem, czy on się opłaca, a on się nie opłaca chyba. O nie, urusem na offroady. Shit. Ale będzie się spychał! Dawaj go, walczymy! Walczymy! I tu na wprost, patrz! Pyk! I teraz tu na górę. Dawaj! Dobrze jest na razie, ale urósł, możemy tu porobić! Aaaa! Shit, rzuca! I znowu walka! O nie, kamienie! Nie! Dobra, on tam gdzieś w ogóle, gdzieś indziej pojechał. Nie wiem, czy się z tego wykaraska. Ale była walka. Włoska motoryzacja kontra niemiecka motoryzacja. Ale to był mega pojedynek, ej. Ale widzieliście, jak się spychał? Ja też mu oddałem, a co? Kurczę. Dobra, co mamy? Aventador, no nic, musimy go wziąć. To jest i tak lepsze. Właśnie, nie sprawdziłem. On miał napęd AWD? Bo tutaj się pokazuje. Musicie sobie cofnąć film i zobaczyć, czy SLS był AWD, czy był RWD. Mi się wydaje, że miał napęd na tył, ale no, uba sobie nie dam urwać. 15 graczy do końca. No już się strefa tutaj zamyka. Nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze będzie chciał wyzwać. Aventador w tym miejscu jest dosyć dobrą opcją. Chyba, że będziemy dużo na przeła jechać, nie? No to już tak nie bardzo. Jeszcze minuta została nam. Nie wiem, czy kogoś tutaj brać na pojedynek. Bo no tutaj łatwo jest przegrać. Zwłaszcza jak nam wyznaczy trasę, wiesz, tam pod górę, na ten offroad, nie? No to Aventador będzie tak jak z tym SLS-em, nie? Ledwo co. Ledwo co wygrałem tym SLS-em tak naprawdę. Najlepiej gdzieś się tutaj skitrać i przeczekać chwilę, bo Aventador jest dobry na wyloty z miasta. Ale ktoś tutaj do mnie jedzie. Ja udaję Mini Coopera, będę wolno jeździł. I zawracam. Tesla? Nie, urósł kolejny. No spoko. Zobaczmy. Nie, tutaj. A, dobra, już za późno. Próbował mnie zramować. Zepchnąć. Nie wiem, czy dobrze tu zrobię teraz. O,
patrz. Haha! Jest! Udało się, jest! Ledwo co, ale GPS mi tu źle wyznaczył drogę trochę, nie? Trochę dłuższą mi jednak wyznaczył. Aventador? Ej! Jakiś ulepszony czy coś? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, bo jestem w złym miejscu trochę. Musimy... 30 seconds, musimy tutaj pojechać. Fajne pojedyneczki, ej, to najbardziej lubię w tym trybie, bez kitu. Tutaj musimy myknąć. I gaz, kurde, piętą w podłogę. Łogi na tłoki! Nie wiem gdzie. Łogiń! O nie, niedobrze jest. Oh shit. Ale się tutaj namacham z tą kierownicą, mówię wam. Trening rąk mam zaliczony po eliminatorze, codziennie. 10 graczy, dużo jeszcze jest tam z przodu, już ciężkie, słabe, małe szanse są na to, że się wygra. Shifter i Aventador. Wiecie co, drogę wybiorę. Wybiorę drogę. Trzymaj się tej drogi! Tu już nie drogę. Już nie ma czasu na drogę. Kurde, źle byłem ustawiony, nie? Po drugiej stronie miasta powinienem być. Oh my god. Ale pojedynki z dzisiejszego odcinka megaśne. Bardzo mi się podobały. Ale najbardziej mi się podobało bronienie Mini Coopera GTR. To było mistrzowskie. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki u mnie na kanale. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się. Chaos.